Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj bardzo wcześnie rano, ja dzisiaj totalnie nie planowałem nic nagrywać, ale wstałem o 6:30 i stwierdziłem, że to jest ten dzień. Ja bardzo rzadko budzę się z taką energią, z takim przeświadczeniem, z taką chęcią zmiany. Ja od jakiegoś czasu bardzo się męczyłem. Mamy teraz z Przemysławem naprawdę trudny, bardzo ciężki i intensywny czas, ale z racji tego, że robimy to wszystko po coś, to wszystko, co robimy, bardzo nas przybliża do tego, aby osiągnąć nasz cel, który jest naprawdę dosłownie już tuż za rogiem. Także z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej niesamowicie się stresujemy, denerwujemy, załatwiamy też bardzo dużo spraw. Wszystko wiąże się z jednym tematem, ale my dzisiaj nie o tym. Chcę wam powiedzieć, że z dniem dzisiejszym chyba tak naprawdę zamykam pewien rozdział w swoim życiu, zmieniam wszystko i po prostu chcę iść do przodu z taką nową, świeżą, bardzo fajną energią. Ja od jakiegoś czasu bardzo zastanawiałem się, co mogę w moim życiu zmienić. Męczyło mnie bardzo wiele tematów i zastanawiałem się, co zrobić, żeby to wszystko jak najszybciej przepracować, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia muszę wam powiedzieć, że nie wykona się żadnej pracy, która przybliży nas i przyspieszy cały ten proces. Po prostu trzeba to wszystko przeżyć, przetrawić, oswoić się z tym, żeby móc wziąć to wszystko i wywalić do kosza. Mówię tutaj bardzo ogólnikowo, ponieważ zależy mi bardziej na tym, żeby opowiedzieć wam o tym, co chcę zrobić, jakie zmiany chcę wprowadzić, a nie skupiać się na tym, co było, na tym, co już jest teraz zamknięte. Nie sądziłem totalnie, że akurat dzisiejszy dzień to będzie ten dzień, w którym właśnie to wszystko zamknę i rozpocznę nowe życie. Chcę zacząć lepiej się odżywiać, chcę zacząć pić więcej wody, wrócić do moich nawyków takich dawnych przyswajania, takich pełnowartościowych posiłków, produktów, wyeliminować się słodycze, alkohol, jakieś takie fast foody, rzeczy, które źle wpływają na mnie, na mój organizm i na moje samopoczucie. Ja ostatnio uciekałem troszeczkę właśnie w takie tak zwane przyjemności, które absolutnie z przyjemnościami nie mają nic wspólnego, wręcz przeciwnie, w kolejnych dniach czułem się przez to gorzej, czułem się osłabiony, nic mi się nie chciało i moja energia bardzo spadała. Może być dla was to wszystko dziwne, ale ostatnio zaczęło mnie wszystko męczyć, denerwować, praktycznie nic nie sprawiało mi przyjemności. Oczywiście chwilowe takie szczęście, endorfiny i euforia się pojawiały, ale tak długofalowo, z racji tego stresu i cały czas, no, wielu przeszkód, nie mogłem tak z energią i z takim fajnym nastawieniem codziennie się budzić. Bardzo źle sypiałem, męczyły mnie koszmary, no, nic mi się praktycznie nie chciało. I bardzo się cieszę, że to mija. Ja w ogóle kiedyś bardzo dużo ćwiczyłem, chodziłem na siłownię, wielu sportów się imałem i naprawdę dbałem o kondycję, dbałem o to, żeby w mojej głowie wszystko grało. Sport naprawdę ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Nie bez przyczyny dzisiaj nagrywam to w stroju sportowym, ponieważ zaraz po tym, jak nagram ten odcinek, chcę zrobić pierwszy krok i iść pobiegać. Ja zazwyczaj na wakacjach jakieś tam delikatne ruchy w stronę biegania wykonywałem, ale teraz naprawdę chcę wprowadzić, żeby to było elementem mojego życia. Chcę też znaleźć trenera, zacząć chodzić na siłownię. Ja kiedyś codziennie na 7 rano, to było jakieś 6 albo 7 lat temu, codziennie na 7 rano z moim tatą jeździliśmy na siłownię, trenowaliśmy, ćwiczyliśmy, spędzaliśmy razem czas. Bardzo mi teraz tego brakuje, to niesamowicie oczyszczało moją głowę, a teraz w sytuacji, kiedy tam mi się aż kotłuje i nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić, myślę, że będzie to idealna opcja, idealna rzecz, którą dla siebie, codziennie, dla swojej głowy, dla higieny umysłu będę mógł zrobić. Uważam, że najlepsze są małe kroczki, dlatego wczoraj pojechałem po strój, dzisiaj już w nim siedzę i dla was nagrywam. Pobiegnę sobie dosłownie troszeczkę tak dla rozruchu, żeby sprawdzić, jak moje możliwości, jak moja kondycja, ale właśnie zależy mi na tym, żeby nie narzucić na siebie zbyt dużego tempa, żeby nie było to wszystko dla mnie taką presją i żebym nie czuł, że muszę to robić.
To ma być przyjemność, to ma sprawiać mi zadowolenie, ma dawać mi energię, a nie odbierać. I nie chcę, żeby w mojej głowie otworzyła się taka klapka, że muszę, czyli automatycznie mi się nie będzie chciało, będę szukał opcji i będę chciał z tego jak najszybciej zrezygnować. Czyli małymi kroczkami do celu, a będzie wszystko dobrze. Kiedyś przeczytałem taką bardzo ważną rzecz i ja praktykuję to w swoim życiu, że trzeba wyłączyć ciało migdałowate, żeby ono za nas nie podejmowało decyzji, żeby nie odciągało nas od tego planu, od tego, co chcemy zrobić, ponieważ zawsze jak ono się załączy, jak chcemy zrobić coś drastycznie, za szybko albo tak mega efektownie, no to ono się załącza i zaraz myślimy o tym, że a może odłożę to na jutro. Nie jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do pewnych rzeczy. Ja mam taką jedną zasadę, o której mogę wam opowiedzieć, która naprawdę pomaga. Ja doskonale wiem, że ogląda mnie no masa osób, które ma z tym samym problem co ja. Ciężko nam się zebrać, ciężko nam wdrożyć jakiś nawyk i kontynuować to, żeby stało się to naszą taką codziennością. Ważne w tym wszystkim jest to, żeby wynagradzać się za tą jedną rzecz, która nie do końca może na ten moment sprawia nam przyjemność, która nie jest naszym nawykiem, a chcielibyśmy wprowadzić ją w swoje życie. Trzeba się wynagradzać. Ja nie mówię tutaj o tym, że jak pójdziemy biegać, pójdziemy na siłownię, nagle wrócimy do domu, położymy się na kanapę i zjemy coś słodkiego. Bardziej chodzi tutaj o coś takiego, co rzeczywiście sprawia nam przyjemność. Nie wiem, możemy obejrzeć sobie ulubiony odcinek na YouTubie, ulubionego twórcę, ulubiony kanał, ulubioną osobę, która sprawi uśmiech i takie wynagrodzenie poczujemy, że no, pobiegaliśmy, poćwiczyliśmy, teraz jest czas dla nas. Możemy też poświęcić sobie godzinę, 30 minut, ile tylko możemy, na rozwijanie naszej pasji, na coś, co sprawia nam przyjemność, co w naszej głowie zostanie odebrane jako nagroda, jako takie podziękowanie samemu sobie. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Praktykuję to, no może bardziej powiem, że praktykowałem to kiedyś, ponieważ naprawdę ostatnio nie robiłem dla siebie nic, oprócz jakichś takich zamydlaczy chodziłem na masaże, chociaż też uważam, że jest to bardzo fajna opcja, ale to wszystko musi być połączone, musi stanowić jedność i mieć określony cel. No i ja ten cel sobie teraz stawiam, żeby lepiej się czuć, żeby ćwiczyć, żeby dla siebie, dla swojego ciała, dla swojej tutaj głowy, mózgu i wszystkiego dać ukojenie, żeby dobrze się czuć i być bardziej efektywnym. Zawsze jak myślę i rozmawiam o takich rzeczach, to przychodzi mi do głowy taki schemat. Zobaczcie, jak to jest. Jeżeli na przykład jeździmy trasą do pracy i codziennie mijamy jakiś fast food, bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że do niego gdzieś tam zajedziemy, że do niego skręcimy. Jeżeli wybieralibyśmy drogę, która pomoże nam ominąć to miejsce, do którego nie chcemy zajechać, to jest duże prawdopodobieństwo, że do tego miejsca nie zajedziemy. Tak samo jest na przykład z siłownią. Jeżeli wybierzemy sobie siłownię w miejscu, do którego lubimy jeździć, które jest nam po drodze, które jest niedaleko nas albo będzie może dalej, ale będzie nas ciągnęło w tym kierunku, albo wybierzemy sobie osobę, jakiegoś przyjaciela, partnera, kogoś z rodziny, kto ćwiczy, który zaraża pozytywną energią i który zaraża dbaniem właśnie o siebie, o swoją sylwetkę, czy pomoże nam po prostu rozwinąć siebie i ten nawyk, który chcemy wprowadzić i pomoże nam osiągnąć ten zamierzony cel, no to na pewno się nam uda. Dlatego dużym wyzwaniem dla mnie będzie też znalezienie odpowiedniego trenera. Ja teraz będę się chciał za to zabrać i nie będę teraz codziennie o tym mówił, relacjonował, czy znalazłem, czy chodzę na siłownię i tak dalej. Ja to robię dla siebie. Ja nie muszę ani schudnąć, ani przytyć, ani nie wiem, jakoś się wyrzeźbić. To absolutnie nie jest moim celem. Ja po prostu chcę zadbać o siebie, no i dobrze się czuć. Wracając jeszcze do tak zwanego świadomego wyboru środowiska, ja kiedyś miałem też problem z tym, że bardzo lubiłem oglądać telewizję w łóżku. No i wiadomo, jak mamy telewizor w sypialni, no bardzo dużo rzeczy jakby nas omija, nie chce nam się wielu rzeczy robić, ciężko jest się z tego łóżka podnieść, wyjść, wstać i zrobić coś sensownego. Ja dlatego obiecałem sobie, że w tym mieszkaniu, w domu, w którym teraz mieszkam, nie będę miał w sypialni telewizora, ponieważ on, no,
bardzo źle na mnie wpływa, bardzo spowalnia moje życie i odbiera mi bardzo dużo. Dlatego teraz nawet dałem sobie taki challenge, że jak idę wieczorem już do sypialni na górę, nie zabieram ze sobą telefonu, włączam sobie muzykę relaksacyjną tutaj na dole, ponieważ ja mieszkam w mieszkaniu dwupoziomowym i wszystkie pomieszczenia mam otwarte, więc jak tutaj na dole gra mi muzyka, no to słyszę ją na górze. Ona jest wtedy właśnie taka fajna, przytłumiona, która oczyszcza, daje ukojenie. Wyłączyłem też wszystkie powiadomienia na telefonie z aplikacji. Daję sobie taki czas, ograniczam to wszystko do minimum, kiedy na tym telefonie, na tym komputerze rzeczywiście siedzę. Powiadomienia zawsze rozpraszają. To jest tak, że jak masz telefon i cały czas coś ci tam mryga, a ja pracuję telefonem, pracuję komputerem, pracuję w internecie, jest to nieuniknione, żeby po ten telefon, po ten komputer czy po ten tablet cały czas nie sięgać, więc teraz robię sobie takie ramy czasowe, kiedy z tego korzystam i kiedy zajmuje to mój czas. Oczywiście ja tego nie wyeliminuję absolutnie i no, pozbawiłbym się w tym momencie pracy, ale nie chcę przeglądać głupot. Ja już około rok temu bardzo dobrze sobie z tym radziłem i rzeczywiście ograniczyłem to do pracy, do minimum, a nie do przeglądania bzdur i głupot, które nic do mojego życia nie wnoszą, także myślę, że teraz mi się to uda. Czas wrócić do tych nawyków, które wtedy rzeczywiście dawały mi taką satysfakcję i miałem wieczorem, zawsze sobie o tym myślałem, że no, rzeczywiście można jednak bez tego żyć. My z Przemysławem też już dawno ograniczyliśmy takie wyjścia typowo imprezowe. Ja mówiłem na początku tego filmu, że będę chciał też bardzo ograniczyć alkohol, z racji tego, że u mnie pojawiał się on dosyć często. Mówię tutaj dosyć często, ponieważ zazwyczaj jak szliśmy gdzieś do restauracji, wychodziliśmy gdzieś na kolację ze znajomymi, no to ja patrząc w kartę zamawiałem sobie jakiegoś drinka, zamawiałem sobie wino. To nie było w dużych ilościach, ale naprawdę bardzo często się to pojawiało i zdałem sobie sprawę, że ja tego już nie potrzebuję, że ten etap minął. Nie mówię tutaj, że jeżeli wyjedziemy na wakacje, będzie jakaś impreza, będą urodziny czy coś innego, no to będę sięgał po ten kieliszek, po tego drinka. Absolutnie ja tutaj nie mówię, że robię się abstynentem i że eliminuję to całkowicie, ale nie chcę, żeby to jakoś spowalniało moją głowę, żeby było to taką normą. Chcę, żeby to była forma przyjemności, odskoczni, takiego świętowania, symbolem tego wszystkiego, a nie siedzę i z nudów sobie nalewam lampkę wina, ponieważ teraz z racji tego też, że jest lato i naprawdę jakoś tak mnie to bardzo odstresowywało, nie chcę tego robić, nic mi to nie daje, wręcz przeciwnie, zauważyłem, że im częściej po ten alkohol sięgałem, tym następnego dnia, może nie tyle co miałem kaca, no bo po jednej lampce wina absolutnie tego kaca nie było, ale tak ciężej mi się było zebrać, byłem taki rozleniwiony, rozlazły, więc to jest kolejna rzecz, której nie chcę robić i tak jak mówię, no będzie mi na pewno lepiej się bez tego żyło. To są takie drobne rzeczy, dobre rzeczy, małe kroczki, które zmienią moje życie i ja mówię, nie chcę sobie dawać presji, chcę powoli to wszystko wdrażać. Ja sobie zrobiłem listę, wypisałem rzeczy, które chcę robić, których nie chcę robić, które chcę ograniczyć. Także mam nadzieję, że to wszystko pomoże mi i przybliży mnie do takiego celu, do tego efektu spokojnego życia. Naprawdę bardzo mi na tym ostatnio zależy. Ja też poukładałem sobie bardzo dużo ostatnio w głowie. Wyłączyłem myślenie o osobach, o konfliktach. Chcę dać każdemu, chcę dać wszystkim taką nową, świeżą kartkę, a przede wszystkim tę kartkę chcę dać sobie, żeby nie analizować, nie zastanawiać się, nie wracać do tego, co było kiedyś. Chcę pozbyć się takiego złego myślenia, złej energii i nie chcę się dołować tematami, osobami, które jakoś negatywnie wpływały na moje życie, ponieważ to absolutnie nic mi nie daje. Ja widzę ogromną zmianę i takie inne nastawienie do życia, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Chyba widać w ogóle po mnie, że cały czas jak o tym wszystkim mówię, jestem podekscytowany, naładowany taką energią, mimo że tak naprawdę jeszcze nic takiego wielkiego nie zrobiłem, ale chyba to, że oczyściłem się, poukładałem to wszystko w głowie, dało mi taką moc, chęć do życia. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że tej chęci wcześniej nie miałem, tylko teraz jestem taki spokojny i mogę się skupić na sobie, na moich bliskich, na rzeczach i na osobach,
które naprawdę są ważne. Nie mam zielonego pojęcia, czy wiecie, o co mi chodzi, czy dobrze wam to wszystko tłumaczę, ale ja mam takie dni, wy doskonale wiecie, że muszę się wygadać, muszę się tak oczyścić i nie dość, że oczyściłem się już sam ze sobą, tak teraz jeszcze muszę się oczyścić tutaj przy was, przed kamerą i to jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten dzień, także jestem bardzo zadowolony z tego, że zaraz jestem już ubrany i idę biegać i będzie to wszystko już za mną, także kochani, nie będę już przedłużał, bo będę zaraz gadał w koło o tym samym. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Niesamowicie doceniam wasze wsparcie i wszystkie wiadomości. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem, albo macie jakieś fajne rady, wskazówki, które mi pomogą osiągać te moje wymarzone cele i szybko wprowadzić te nawyki w życie, o których mówiłem, ja zdaję sobie sprawę też z tego, że będzie to, wiecie, taka walka, czasami nierówna, ale takie jest życie i tylko ten, który nic nie robi, właśnie takiej walki nie podejmuje, a mi właśnie wydaje się, że taka walka, dążenie do celu, stawianie sobie tych poprzeczek coraz wyżej i rzeczy, które sprawiają nam przyjemności, to one dają to szczęście i to one sprawiają, że mamy po co żyć, że chce się wstawać z łóżka. Także co, ja już żegnam się z wami, zapraszam was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału. Zbliżamy się do pięknej liczby, do pięknej po prostu ilości tutaj tych naszych dobrych dusz, jak ja to zawsze mówię. Także jeżeli nie jest to dla was problemem, zostawcie tę subskrypcję. Ja idę biegać, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych filmach. Jutro jest też moja rocznica z Przemysławem, także będzie to naprawdę cudowny czas. Już cieszę się, że będę z taką fajną, odświeżoną energią. Widzimy się w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Pa!